Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z naszą zaprzyjaźnioną panią doktor, doktor Beatą Danek. Witam serdecznie. Dzień dobry i witam państwa. Słońce coraz bardziej nam za oknem przygrzewa, z czego się bardzo cieszymy. Przyroda wraca do życia i my mamy taką nadzieję, że też będziemy mogli wrócić do przynajmniej po części normalnego życia. I takie też głosy dochodzą gdzieś tam z biura gubernatora, który wspomniał coś o 29 maja, że może to być ten kolejny etap otwarcia, co wiąże się z tym, że nam będzie można trochę więcej. Oczywiście mamy swoje obawy, więc chciałam zapytać od strony medycznej, jak sytuacja wygląda, bo mówi się o tym, że jeszcze przed nami jest to całe apogeum, że jeszcze ta cały czas się linia jakby idzie do góry. Z drugiej strony mówi się, że jest już trochę lepiej, więc może zacznijmy od tego w ogóle, jak wyglądają statystyki na dzień dzisiejszy. Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, statystyki się zmieniają oczywiście codziennie i opinia znawców i lekarzy też codziennie w jakiś sposób podąża za tymi statystykami. W tej chwili, jeżeli mamy powiedzieć, w jakim jesteśmy miejscu rozwoju całej tej pandemii, na początku był okres wielkiego wzrostu ilości zachorowań, ilości osób, które były przyjęte do szpitala i ilości osób, które umierały na COVID. W tej chwili ta krzywa się zakręciła, to znaczy obserwowana przez ostatnie parę tygodni. Na dzień idzie raz do góry, raz na dół, ale ogólnie rzecz biorąc, jak patrzymy na zakres, ile jest pacjentów w krytycznej sytuacji, bardzo chorych i umierających, to te liczby są stabilnie coraz mniejsze. Gubernator Pritzker w naszym stanie Illinois określił, że jeżeli ilość pozytywnych testów będzie mniejsza niż 20%, to ta część stanu będzie mogła się otworzyć. No i w większości miejsc w stanie Illinois, za wyjątkiem miasta Chicago, gdzie jest troszeczkę powyżej 20%, te numery są dobre. Patrzę też nie tylko na numery, ilość zachorowań, ilość osób w szpitalu, no oczywiście ze zwiększoną dostępnością do testowania, będzie też więcej przypadków, które będą zdiagnozowane pozytywnie. To często są w większości, 98% z tych przypadków, tak jak wiemy w tej chwili, to są przypadki bardzo niegroźne, małe. 2% jest osób, które są w poważniejszej sytuacji, które wymagają szpitala. I teraz jak popatrzymy na śmiertelność, ile osób umiera, też te statystyki się zmieniają, ale właściwie mogą się tylko poprawić, dlatego, no wszystko może być, ale najprawdopodobniej się poprawią, dlatego że nie wiemy tak dokładnie, nie znamy mianownika, nie wiemy ile osób ma tą chorobę, bo nie wszyscy są testowani, tylko ci w większości, którzy mają objawy. Na dzień dzisiejszy to co wiemy, śmiertelność przynajmniej w okolicy, w której my mieszkamy, w stanie Illinois, Chicago i w okolicy, jest 0,2%. Śmiertelność na grypę ocenia się około 0,1%. Więc jest śmiertelność trochę większa niż na grypę, można powiedzieć dwa razy większa, ale na pewno nie ma do końca tych danych dokładnych, jeżeli chodzi o ilość zachorowań, natomiast ilość przypadków śmiertelnych jest wiadoma. W związku z tym nie jest to taka tragedia, jakiej obawialiśmy się na początku tej całej pandemii. Także można powiedzieć, że ustabilizowała się liczba przypadków, zmniejsza się ilość przypadków śmiertelnych. W moim szpitalu, w całym systemie, tym Advocate, z którym ja współpracuję, ilość przypadków stopniowo się zmniejsza. No właśnie, bo tutaj też kluczowe jest, żeby mieć świadomość tego, że patrzymy nie tylko na ilość tych pozytywnych testów, które są stwierdzone, bo tak jak wiadomo, tych testów dostępnych jest więcej, więc automatycznie liczba ludzi, którzy będą testowani, będzie większa, więc większa będzie ilość przypadków, tylko patrzymy na te dane w inny sposób, żeby to nas nie myliło, bo wczoraj była chociażby określona, oczywiście media gdzieś tam z dużym nagłówkiem, że rekordowa ilość tych przypadków, no tych rekordów już trochę pobiliśmy, ale to też świadczy o tym, że bardzo dużo jest testowanych pacjentów. Tak, tak. I to też bardzo dobrze, że mówimy o tym, żeby właśnie nie wprowadzać niepotrzebnej paniki do już trudnej sytuacji, że liczba, ilość nowych przypadków tak w zasadzie nie ma takiego dużego znaczenia moim zdaniem. Znaczenie ma, ile jest pacjentów przyjętych do szpitala, czyli ile jest przypadków poważnych, ile pacjentów umarło. I pewnie będzie jeszcze trochę, bo ta choroba u wielu pacjentów ciągnie, jeżeli jest poważna, ciągnie się tygodniami i często nawet miesiąc i dwa. I pewnie część z tych pacjentów, którzy są w tej chwili w krytycznej sytuacji, niestety tego nie przeżyje.
jednak zdecydowana większość tych pacjentów to są pacjenci, którzy mają dodatkowe choroby, którzy są podatni bardziej niż przeciętny człowiek na zachorowania. Czy możemy się z medycznego punktu widzenia widywać z innymi ludźmi, bo wiemy, że wciąż mamy ten stay at home order, ale no, ludziom już troszeczkę doskwiera brak kontaktu z innymi. Jesteśmy zwierzętami stadnymi, jeżeli tak się mogę wyrazić. Tak. Lubimy kontakt, nie mówiąc o tym, że lubimy się przywitać, przytulić, z czego już zrezygnowaliśmy, więc jest nam ciężko, ale nie widzimy często naszych bliskich z racji tego, że na przykład są starsi. I nie mówiąc już o jakichś spotkaniach towarzyskich, no bo to możemy sobie wytłumaczyć i tak dalej, albo też spotkać się, i tutaj pani doktor najwyżej mnie poprawi, ale w jakimś dystansie po prostu od siebie, na przykład na zewnątrz, żeby sobie porozmawiać. A co właśnie z takimi odwiedzinami, co z tymi odwiedzinami i z tym, czy możemy zobaczyć się z osobami bliskimi, którzy jednak są gdzieś tam kwalifikowani do tych grup właśnie obniżonego ryzyka. Tak. Obniżonego ryzyka. Tak. Więc oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku i ciągle zasad jakiegoś tam bezpieczeństwa, bo wiele jeszcze, mimo tego ile wiemy, wiele jeszcze nie wiemy na temat przebiegu tego wszystkiego i co będzie dalej, czyli nosząc maseczki, myjąc ręce, bądź też nosząc rękawiczki, jeżeli mamy kontakt, jeżeli chcemy mieć kontakt z osobami, które są w grupie zwiększonego ryzyka, nie w jakiejś wielkiej grupie. W tej chwili jesteśmy na drugiej fazie planu Pritzkera w Illinois, czyli możemy spotykać się nie więcej jak 10 osób. Chodzi o to, żeby nie było spotkań masowych, żeby nie było spotkań, które są bardzo, bardzo z bliska. Natomiast ja myślę, że bardzo ważny jest balans w życiu we wszystkim i tutaj w tej sytuacji wydaje mi się, że to cała sytuacja światowa weszła w troszeczkę w paranoję, która zupełnie nie balansuje niczego innego w życiu oprócz COVID. Oprócz COVID istnieje wiele innych chorób, istnieje tak samo zdrowie emocjonalne, które jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, które może zwiększać lub zmniejszać odporność fizyczną u osób, które kuleją emocjonalnie. I tutaj ja na przykład powiem ze swojego punktu widzenia zupełnie osobistego, już nawet no, jako lekarza, ale jednocześnie osoby, która żyje, która ma rodzinę, ma rodziców, które, moi rodzice są blisko 90-letni. I ja w zasadzie od początku epidemii do rodziców chodzę i wydaje mi się, że jest to mój święty obowiązek, z zasadami bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że wiele starszych ludzi, którzy są zamknięci w domu i zostawiane jest jedzenie im pod drzwiami, emocjonalnie bardzo cierpi. Więc ja nie chodzę do rodziców i nie rozsiewam wirusów, których mam nadzieję nie mieć, ale nawet jakbym miała, tylko chodzę do rodziców w maseczkach. Oni też są wtedy w maseczkach. Nie przytulam się do nich, tylko, prawda, mówimy air hug z daleka. Biorę ich na spacer, biorę po to, żeby było świeże powietrze. I spotkałam się z różnymi komentarzami, nawet jak próbowałam na Facebooku pokazać, że parę tygodni temu, że należy takie rzeczy robić. Teraz wiemy, że w zamknięciu jest dużo większe stężenie takiego wirusa, w związku z tym sugeruje się, że tak, powinniśmy chodzić na zewnątrz, powinniśmy otwierać okna i się przewietrzać, bo to wszystko razem zbalansuje się na pozytywnie. Ciągle nie rozumiem, szczerze mówiąc, dlaczego pozamykane są parki. Pewnie, że powinno być tam jakaś kontrola i security tak jeżdżą i patrzą, czy nikt tam nie idzie, mogliby równie dobrze jeździć i jeżeli by były jakieś większe zgromadzenia, to rozpraszać. Dlaczego pozamykane są trasy do biegania w lasach? Wydaje mi się, że to jest nieodpowiednie. Wydaje mi się, że nie można, nie powinien rząd, ani rząd ogólny, federalny, ani stanowy podejmować decyzji tylko po konsultacji z lekarzami, często nawet lekarzami, którzy nie widzą pacjentów, tak z wielkim szacunkiem dla doktora Fauci, który, prawda, pracuje w biurokracji od 20 lat czy ponad, nie widział pacjentów. On być może niekoniecznie pamięta o tym, co to jest, co są choroby układu krążenia, co to jest depresja, co to są zakrzepy i wiele innych chorób, które aż boję się tych statystyk, które będą za rok, dwa, opóźnione powstawanie, rozpoznawanie nowotworów. U dzieci, ja niedawno miałam pacjenta, który 6 tygodni, 9-letni chłopczyk jest w domu z uszkodzoną nóżką, ma już zanik mięśni, bo mama bała się przyjść do lekarza w związku z tą paniką. Także naprawdę to wszystko należy wziąć pod uwagę w ogólnym rozliczeniu. Tak, należy się spotykać nie więcej niż 10 osób, nie w ogromnych grupach, z maseczkami, z zachowaniem zdrowego rozsądku. U osób, które są zdrowe, które się czują komfortowo bez maseczek, wydaje mi się, że to jest to też dopuszczalne,
w zależności od tego, z kim się spotykamy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i już dzisiaj zapraszam na kolejne z dr Beatą Danek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.